good morning, happy sabbath. Dzień dobry, szczęśliwego i flew in yesterday with my oldest son, tyler. my name is christian. Wczoraj ze swoim synem, Taylerem, a no imię christian. we flew into prague, and our day before yesterday, time a, is going fast. Że, czoraj, we flew into prague, and we drove here to poland yesterday. Polec Pragi, i understand i only have a few minutes time to spend with you. Mam tylko niewiele minut, aby móc do Was skierować swoje poselstwo. So I'm going to speak Więc będę mówił bardzo szybko. Będzie to problem dla mojego tłumacza. Tłumaczę, że jest pierwszy raz, kiedy tłumaczę. I zapewniłem go, że Bóg będzie z nami. Amen? Amen. Mam okazję teraz Wam powiedzieć... Coś ze swojego życia. Zatytowałem to swoje świadectwo. Od upadku do przełomu. A of faith, hope and Podróż wiary, nadziei i zwycięstwa. No what you have gone Nieważne przez co przeszliście. No matter what you are going Nieważne przez co przechodzicie. No matter what you will go through. Czy też nieważne, przez co przejdziecie? Jeżeli jesteście podani Bogu, przejdziecie przez to. Czasami przyjdą na was z ząbni i nie, ja już więcej nie mogę. And without God, you're right. mi, że możecie nawet czasami w to uwierzyć, ale się radę. But with Bogu wszystko jest możliwe. My testimony will bear this out. I moje moje to today I run a thriving ministry in the United States. I travel around the world singing and speaking. I don't say this to brag, but rather humbly say, Lord took me from where I was and has me here today. I muszę przyznać, że taka była wola Boża, abym też był i u Was. W pierwszym liście do Koryntian, wierszu 10, w rozdziale 10, wierszu 11 a to wszystko na tamtych przyszło, coś, co jest powszechne. But God is faithful who will not suffer you to be tempted above what you are able. Ale jest dla tych, którzy są prześladowani. But with the temptation, also make a way tych, to escape it, którzy, that you may be able to bear it. Różne w życiu, aby mogli so the promise przetrwać. here in God's Word is He will not allow one thing to come to us that we can't handle. Tak więc mówiąc inaczej, Bóg nie zaśle na nas nic innego, czego byśmy nie byli w stanie wytrwać. Jeśli tylko Mu się oddamy, czy podamy, przetrwamy to. God is able to fix Bóg jest w stanie uzdrowić chorych ludzi. I was not raised in a Christian home. Nie wychowałem się w domu chrześcijańskim, I wasn't raised in a, in a healthy home. ani też w zdrowym domu. I started out in life in a broken home with broken parents. Moje życie zaczęło się w chorym domu i z chorą rodziną. Even my birth was a tremendous stress upon my parents. Nawet już moje narodziny były olbrzymim stresem dla mojej rodziny. The reason for that was my mother was only 16 years old when she got pregnant with me. A to wszystko dlatego, że moja matka miała 16 lat, gdy zaświadziła ze mną w ciąży. My father was 18 years old.

Przeprowadziliśmy się 13 razy. Ponieważ mój ojciec nie mógł dostać całej pracy ze względu na alkoholizm i narkotyki. Kiedy miałem 7 lat, moja matka wzięła rozwód z ojcem. Również y moja matka zaczęła chodzić na. Y hmm. Work Zacznę... she, she went out to work. She went to A, do job. Z, z, z pracy. Unfortunately, she put us three little boys in daycare. Nas pod opiekę. Um about six of us little boys were being molested by the teenage son of the mother that ran the daycare. Problem polegał jednak tym, że nasza szóstka rodzeństwa była molestowana przez nastoletniego syna opiekunki, u której przebywaliśmy. To była pierwsza wielka tajemnica, czy też sekretem, który miałem w sobie. I never told my until I was an adult. Nigdy o tym nie mówiłem matce, aż do czasu, kiedy byłem dorosłym osobą. Honestly, Matka ponownie wyszła za mąż. I niestety, on became naszym E, który e, niestety ten nasz ojczym stał się naszym prawdziwym koszmarem. He was violent, abusive, Był bardzo agresywny, używał wiele przemocy. Przemoc fizyczną i psychiczną oraz słowną. The constant yelling, the constant brow e, ciągłe bicie, przezywanie, wyzywanie zaczęło rozdzierać nasze małe serca. Unfortunately this became our way of life. Tak zaczął się nasze życie. I've been whipped, beaten, tied up. Byłem katowany, biczowany, wiązany. Neglected, zaniedbywany. And the abuse was criminal. I również y, uciekałem się do przestępstwa. No, the physical abuse was bad enough. Y, już samo fizyczne bicie wystarczyło but the head games that he would play with us the mental Ale on games ondobi nam i manipulował bawic się naszymi myślami i z nami emotional turmoil only increased as we got older i im starsi byliśmy tym bardziej znęcał się nad nami psychicznie one day i was hit so hard in the head that i had a, a grand mal seizure and i wound up in the hospital pewnego dnia mnie tak mocno pobił że aż jeden dostałem napadu padaczkowego i musiem iść do szpitala. John 16:33 declares in this world you shall have tribulation. W Ewangelii Jana John 16:33. Rządale 16 wiersz 33 pierwsze jest na świecie ucisk mieć będziecie. We, as a family, understood tribulation. Więc naprawdę mieliśmy ten go w pełni. My mother was under his mental control, and she feared for her life. jego She would use her clothing to cover up the black and blue bruises on her body. tak przerażona, że zakrywała swoje We all told lies about our family life. Nobody knew we were suffering. Wszystkich okłamywaliśmy na temat naszego życia rodzinnego. Nikt o tym czym nie okay. wiedział. Udawaliśmy, że wszystko jest w porządku. I, increasingly hopeless as a child, as a teenager. I jako dziecko byłem absolutnie bezbronny. No out. Nie widziałem wyjścia. Nasz biologiczny ojciec po prostu pojawiał się i znikał w naszym życiu. Zagłębiał się coraz bardziej w swoje Y, niestety narkotyki, he would what would call Dostawał czasami, jak to się nazywa, urwanie filmu, go, go drugs gdzie przez kilka dni był, był tak, pod tak silnym wpływem narkotyków, że filmu się urywał, he o niczym nie wiedział. Days, nie, czasami nie spał przez wiele dni a potem w ogóle nie pamiętał, co czynił, co robił, co powiedział. On one such weekend we were at my grandmother's house. Tenego weekend dojechaliśmy do moich dziadków. We were visiting him and I was 10 years old. Eee, a my gość wizytę 10 lat. In fact, it was my 10th birthday. Także pojechawszy była to moje 10. rodziny. For my birthday he gave me my first beer. I na mojej urodziny dostałem swoje pierwsze piwo. Teraz wziął z wypożyczalni dwa filmy pornograficzne. Potem tego samego dnia w nocy molestował mnie i mojego brata. to był kolejny mój sekret życia, z życia się nigdy... Z nikim. Until I was an adult. It broke my mother's heart to find out that this had happened. But my brothers and I learned how to just, and my mother, how to keep all of this pain inside. I began to fantasize about killing myself. And we three brothers were extremely violent with each other. Byliśmy bardzo agresywni w stosunku do siebie. Was mean to my byłem naprawdę okrutny do swoich young Niestety imitowaliśmy to, co było nam przekazywane przez innych, przez ojca. Tak więc no, zachowywaliśmy się tak, jak bym I tak więc chciałem skończyć za swoim życiem. I just didn't think I could get it. Bo sądziłem, że już więcej nie, nie, nie zniosę tego. Ten years of suffering. 10 Ten lat cierpienia. 10 lat zamania rozbicia. 10 lat życia w stanie beznadziejności. But somehow, some way I began to talk to Ale jak Kimś z czystym zbiegiem okoliczności zacząłem rozmawiać z, z, z pedagogiem interwacyjnym w naszej szkole. Zacząłem jej mówić, co się dzieje w naszym domu. Dodam, że jeszcze w tym okresie nie było Boga w naszym domu. Nie widzieliśmy nic na temat religii, nie było Jezusa Chrystusa. Frankly, I didn't even want God. A szczerze powiedziawszy, nawet nie chciałem Boga. And I nie wierzyłem, że was interested zainteresowany mną. A przede wszystkim nie wierzę w to, że Bóg może być zainteresowany mną. Ale gdy teraz tak patrzę z perspektywy czasu, widzę, że jednak Bóg działał w moim życiu. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale i wierszu 6: says, Be strong and of a good courage. Bądźcie mocni, bądźcie Fear not nor be afraid of them, for the Lord thy God, he it is that doth go with thee, he will not fail thee nor forsake thee. I believe, looking back now, God put strength in my heart. I wasn't asking for it, but my Father was helping me. Nie prosiłem o to, ale wiem, że mój ojciec pomagał mi. The Lord, my woke up Dzięki Bogu, po bo jakimś czasie moja matka jakby she, przebudziła się z tego she amoku i zaplanowała ucieczkę. Również poprosiła policję o pomoc w przeprowadzeniu. Poranku, kiedy to miało się na Nasza dalsza rodzina przyjechała również, aby nam pomóc w przeprowadzce. And we were free. I byliśmy wolni. We were free. Byliśmy naprawdę wolni. When you have been so oppressed for your life. Byliśmy tak przytłoczeni przez całe nasze życie. I You don't even know what to do with that freedom, A kiedy nagle uzyskujecie wolność, nie wiecie, co z nią zrobić.: I remember as we moved to our new little apartment, I would I would look over my shoulder waiting for him to hit me in the back of the head.: Czasami miałem takie odruchy już w tym naszym nowym mieszkanku, że odracałem się za siebie, czy przypadkiem coś mnie nie uderzy. I hated this man. w tamdym okresie życia również nienawidziłem go ze całego serca.: My evil stepfather mojego. Że tak Now he was my ex Teraz był moim już byłym ojczymem. I had no forgiveness in my heart, only Jedyne, co czułem w swoim sercu, to nienawiść, ale z pewnością mnie wybaczenie. Kiedy ucieczce, kiedy zacząłem chodzić do nowego liceum, postanowiłem coś zmienić w swoim życiu. I made a very solid decision. Podjąłem bardzo gruntowne decyzje. Nie pozwolę, aby to, co jest za mną w mojej przeszłości, powstrzymywało mnie w jakiś sposób. Niestety, wiele ludzi nie podąża taką decyzją, jaką ja podążyłem, kiedy mają ciężkie życie. Many people choose to remain victims. Wiele osób wybiera, aby pozostać w dalszym ciągu ofiarą. I to się do wyboru. Ale to wszystko sprowadza się do ich wyborów. Yes, tak, ktoś może faktycznie nas prześladować. Ale my decydujemy o tym, czy będziemy jego ofiarą, czy też nie. Do you understand this? Rozumiecie to? Do you understand this? Czy rozumiecie, co chcę wam powiedzieć przez to? Amen. Amen. You're not very talkative people. Nie jesteście bardzo rozmowni. that's okay. there is so much power in a choice. the choice is completely yours. have your parents wronged you? have your parents wronged you? you can choose to let them impact the rest of your life and feel sorry for yourself. Możecie wybrać, że przez całe życie będziecie na tym ubolewać, że was skrzywdzili. Albo możecie przybrać inny tok myślenia i prosić Boga o wybaczenie. And help me to move forward. Aby im wybaczyć i iść dalej. Lord, please don't let my past equal my future. Proszę, Boże, nie, do, nie pomóż mi, aby moja przeszłość. Nie miała wpływu na moją teraźniejszość, czy też przyszłość. Unfortunately, my chose to to be Niestety moi bracia postanowili być ofiarami. They began using drugs and Popadli jeszcze w, większy, w większe narkotyki oraz uzależnienia narkotykowe They oraz were alkohol. I w wieku 14-17 lat Byli bardzo mocno Both of them eventually had relationships with women that resulted in children out of wedlock. Wielu, e, mieli też stosunki, e, z które w they were following after our biological father's footsteps tak więc ojca. drugs, alcohol, and neglecting Narkotyki, their children. Seks, Both of them actually began selling and manufacturing drugs. Potem sami weszli w biznes narkotykowy, zaczęli kupować, sprzedawać. I przez ostatnie 20 lat swojego życia byli ciągle, w większości czasów, w więzieniach. Po ukończeniu liceum przyszło na mnie wiele doświadczeń. I began in Zacząłem pracować w telewizji. Zacząłem pracować w telewizji. Um, and broadcast live sporting events. Zacząłem filmować oraz nadawać wydarzenia sportowe. Tak więc y, moja pasja zaczęła się rozwijać, kiedy zacząłem produkować te wszystkie y, I met a young lady named Kobe, programy. Poznałem kobietę o imieniu Kobi, i to była bardzo dobra rzecz w moim życiu. Eventually she became my wife. Y, teraz, obecnie jest moją żoną. And I lost several businesses that I had. Tak więc, no, też wiele firm, które and after having success in my businesses and I lost everything, this is when God came into my life. At least in a way that I finally perceived He was in my life. I met a friend. Poznałem. That began to help me on the pathway that led to salvation. Poznałem również kolegę, który pomógł mi wejść na tą drogę zbawienia. It's because I was hired as a TV, as a producer, TV producer to videotape this thing called a camp meeting. W swego czasu to było na na tak zjeździe kamerzystów czy też filmowców, gdzie go poznałem. I grew up going out camping and I thought I'd like Początkowo wiedziałem, że będę jechać na ten kamp, zabić kilka ujęć. I had no idea they were religious meetings that people camped in. Niestety nie miałem pojęcia o tym, że na tym kampie są ludzie religijni. And quite frankly, I didn't want the job after I learned it was a religious meeting. I tak szczerze powiedziawszy, nie chciałem, chciałem tą pracę. Dej się dawidź, że mam pracować z ludźmi religijnymi. But the leader of this camp meeting befriended me. No ale niestety ten przywódca tego kampu czy też kierownik zaprzyjaźnił się ze mną. We a tak więc staliśmy się przyjaciółmi. Następnie zachorowałem ciężko i on mi pomógł. He a medical missionary. Ponieważ jest lekarzem misjonarzem. And I, began to get healthy. I zacząłem zdrowieć. I then he led me to embracing a vegetarian lifestyle Wtedy zaczął mi mówić o wegetariańskim trybie życia, to help me with my health condition. aby pomóc moje zdrowie. Byłem I was in his house one day and I saw on his library case, I saw a book entitled A Prophet of Destiny. I będąc raz w jego domu widziałem książkę w jego bibliotece, książkę o proroctwach. I enjoyed reading different prophets in the world and I was excited and intrigued by this book. No i czytać książki o różnych prorokach, o różnych pro, e, prorokach na tej ziemi, dlatego zainspirowały mnie ta książka. I asked him if I could borrow the book. Więc pożyczyłem ją. And he said, sure. I się, czy mogę pożyczyć, czytać. I zacząłem sprawdzać i dostrzegać jak dokładne Postelstwa czy też, które Ellen White napisała. I was very intrigued. Byłem naprawdę zaintrygowany tym. Kiedy przeczytałem całą książkę, przeszedłem z powrotem do Niego and I, was telling this seventh day Adventist, i zacząłem mówić temu Adwentyście Dnia God Czy wiedziałeś, że ona jest prorokiem Bożym? He said, yes. Tak. Czy masz jeszcze jakieś inne i Proszę o to przed Tobą. And his whole library case I cała jego biblioteczka była wypełniona pismami Ellen White. And I said, Where do I start? O Boże, gdzie ja mam zacząć? Powiedział: Zacznij, Zacznij od tej małej książeczki, Droga do Chrystusa. And I wiecie, ta książka zmieniła moje życie. A potem dał mi książkę Życie Jezusa. I wtedy dopiero poznałem Jezusa. Poznałem swojego zbawcę. Nie wiedziałem, że Bóg jest odpowiedzią na wszystkie moje problemy. saw Jesus hanging on that cross for ale kiedy ujrzałem Jezusa wiszącego na krzyżu za mnie, kiedy ujrzałem Boga, który daje swojego syna, żeby zbawić mnie za grzechy. I saw a God in heaven. Zobaczyłem Boga w niebie. I saw a father Zobaczyłem ojca, that didn't want to hurt me, but to który help nie chciał mnie zranić, ale pomóc mi. I found my father. W końcu znalazłem prawdziwego ojca. That was a good day. To był dobry dzień w moim życiu. Even though my fathers had failed me on this planet. Pomimo iż ziemscy ojcowie zawiedli mnie, I knew my father in heaven based on what mój, I was reading would never fail me. Wiedziałem, że mój ojciec niebieski nigdy mnie nie zawiedzie. And this gave me hope for the first time in my life. I pierwszy raz w życiu dostałem tej nadziei. Hope that I could be changed and I could be filled. mogę być odmieniony, mogę być wypełniony. And this hope began to change my entire outlook on life. I ta nadzieja zaczęła zmieniać cały mój pogląd na życie. My anger began to fall away. Moja złość zaczęła topnieć. Wiecie, zacząłem studiować Biblię jak nigdy w życiu. Trzymałem się tego, jakby to była moja ostatnia deska ratunku. And for me it was. I w rzeczy samej to była. I byłem searching. For 24 years of my life, and I never found what I needed until I found God. I found a father that had provided everything I needed. Trzebowałem Everything I needed to be with him forever in heaven. Chciał, żeby się aby być z nim na zawsze w niebie. He also was going to give me everything I needed to be successful for him. Również da mi dostarczył mi we wszystko, aby odnosić sukcesy w nim. I gave my heart to Jesus Dlatego oddałem mu swoje serce. I became a Christian, named Christian. Zostałem chrześcijaninem, który ma na imię właśnie chrześcijanin. People ask me why did you get the name Christian if you weren't in a Christian home? My mother said she just liked the name. And she says now it was prophetic. On, Teraz wiem, że to było pewnie I began studying the Bible, and I found a scripture that I call my scripture. Pismo, które nazywam swoim pismem. Matthew 11:28. Adaptuując Ewangelie Matuśa. This is my Rozdział favorite 11. scripture in all of the Bible. 11:28. Rozdział 11, wiersz 28. This is Jesus talking. To jest to co Jezus mówi. Come unto me. Przysiędź do mnie wszyscy. All ye that labour and are heavy laden. Tureż jesteście spracowani i obciążeni. And I will give you rest.: A ja wam ukojenie.: So all we have to do is to come to Jesus. wszystko, co musimy zrobić, to przyjść do Jezusa. Surrender our life to him. Oddać mu swoje życie.: And He will free us. A on nas uwolni. He says: "All ye that labor and heavy laden." Powiedział: Wszyscy, tu, że jesteście spracowani, przeciążeni. He says: "I will." Give you rest. mówi. Ja wam dam. It say that, On nie uh, mówi, że może wam dam. It doesn't say, I'll think about albo you rest. o tym, czy, czy wam dać. No, says, Come to me, On And mówi, I Byłem naprawdę przytłoczony. And I, I was laboring for the approval of the world. Walczyłem bardzo, żeby zyskać jakąś aprobatę w tym świecie. I was laboring for the approval of my friends and my family, and my mother and my father. Ciężko pracowem, żeby być uznanym przez rodziców przez przyjaciół. My mind never seemed to be at rest. I mój umysł czy też moje życie nigdy nie było spokojne. You see, even though I had been physically freed by my mother divorcing my evil stepfather, i pomimo faktu, że byłem fizycznie jakby wolny, bo dzięki temu, że matka działa rozwód z ojcem, mój umysł był cały czas jakby po Dopiero po latach, kiedy poznałem Jezusa, Jezus zaczął zdejmować te okowy z mojego umysłu i zaczął uwalniać mnie. My, my anger and my rage began to fall out of my heart because, because I, I knew i needed a new heart because my heart from before was only filled with anger and rage and, and, and hatred i needed a miracle i needed a new heart Potrzebowałem nowego serca. And then I found that is an alhaswan. Ezekiel 36:26. Wiersz 36, 26. A, a new heart will I give you. Nowe serce wam dam A new spirit will I put within you. Nowego ducha wam dam ja. I serca. will take away the stony heart of your flesh. Izabiorę z was z kamienne serce. And I will give you a heart of flesh. serce mięsiste. So in other words, God Innymi is słowy, saying, no matter what the condition of your heart is right now, w jakim stanie wasze serce obecnie znajduje. No matter how hard your heart has been broken from before, Czy też jak bardzo jest zgocone wasze serce czy złamane. No matter how much you hated me before, jak bardzo mnie wcześniej. I will give you a new heart. nowe serce. I will give you a new mind. Dam wam nowy umysł. I will give you a new spirit. I dam wam nowego ducha. And I, will take away your stony heart. I zabiorę wasze kamienne serce. And I, will give you a heart of flesh. I dam wam serce mięsiste. And this began to happen in my life. I to jest to, co zaczęło się w moim życiu. I say, Lord, just take my stony heart away. Powiedziałem, panie, po prostu zabierz moje kamienne serce. Take away the out of my heart. Zabierz nienawiść z mojego serca. Take away the anger. Zabierz tą złość. The rage tą pasję. Bo zawsze zadałem pytanie, dlaczego ja, dlaczego to mnie się przydarza? I wtedy poznałem mojego niesamowitego Ojca w niebie. I zobaczyłem, że Jego słowa są prawdziwe. Przestałem się rozczulać nad sobą to był prawdziwy cud Boży. Tak. Kiedy podjąłem tę decyzję, żeby iść naprzód and that did move me forward. i faktycznie zacząłem iść, But it didn't fix my heart. ale to nie naprawiło mojego serca. Dopiero wtedy, gdy zacząłem oddawać Jezusowi nastąpiła naprawa mojego serca. Wtedy zacząłem iść do przodu dalej, ale już z odmienionym see, sercem. It's very bardzo to Look good on the outside, but be a devil on the inside. Wycie jest z różnicą, jeśli wyglądacie w porządku na zewnątrz, ale w środku was jest demon. On the outside, happy sabbath brother. Na zewnątrz mówicie szczęśliwego sabbatu, bracie. oh, ale w środku, why is this guy here? I hate him. Oh, po co ja tu jestem, nie rozumiem tego. But when the day came. Ale kiedy nastał czas. And praise God it, it began. Jak Bogu, nastał. When I would Walk up and say happy Sabbath to somebody. And the outside matched the inside. When God had so penetrated my heart and changed my thinking that I forgave my biological father. Bo Bóg tak bardzo zmienił moje serce i zmienił moje myśli, że byłem w stanie wybaczyć swojemu biologicznemu ojcu. For all the years of Za wszystkie te lata zaniedbywania. Za te straszne noce, w których nas molestował. I, came to a place where I, I dotarłem do takiego punktu, gdzie mu w stu procentach wybaczyłem. That's the new heart. I to jest właśnie to nowe serce. Mind. To jest nowy umysł. Amen! Amen! And then years later, a potem lata później, process, ponieważ friends, to jest niestety taki długotrwały proces. God gave me forgiveness for that evil stepfather. Również Bóg pomógł mi przebaczyć swojemu ojczymowi. I Bóg jest mi świadkiem, jak stoję tu przed wami. And say that I hope that they're both saved and in heaven with że us. Mam nadzieję, że oboje będą zbawieni. People say, oh, how can you say that? Powiecie, jak możesz tak mówić? Because I have a new heart. Ale powiem wam dlatego, że mam nowe serce. I have new thinking, a new mind. Mam nowy sposób myślenia, mam nowy umysł. I'm growing like hopefully you are into becoming more like Jesus. Rosnę na podobieństwo Jezusa. Have I arrived? Am I perfect yet? Czy jestem już doskonały? No, of course not. Oczywiście, że nie. But neither are you. Ale również i wy nie jesteście. We're works in progress. Jesteśmy w trakcie. Why don't we się we, why don't we love each other? Dlaczego nie kochamy się nawzajem? Dlaczego nie pomagamy sobie? Through this process of becoming more like Jesus w tym procesie, żeby stawać się jak Jezus. Przestańmy się, że tak powiem, rozdzielać. Let's think the best of each other. Zacznijmy myśleć o tym, co jest najlepsze let's dla nas. Others than Zacznijmy widzieć w innych coś lepszego niż my. Bądźmy że tak powiem be his hugs and embraces. Bądźmy rękami Jezusa, które przytulają jednego drugiego. Does anybody need more of that in their life? Czy to nie jest to czego pragniemy w bo co ja pragnę. I need more. Potrzebuję nawet więcej. VE and less Więcej potrzebuję jego niż siebie. Luke 4:18. W Ewangelii Łukasza czwartym rozdziale wiersz 18. Zgodnie z mojego czasu mamy siedem minut. Czy zgadza się? Tell me how much Czy ktoś time może I mi have? powiedzieć? Luke 4:18. Uh, Łukasz 4:18. The Spirit of the Lord is upon me, Jesus says. Jezus mówi: Duch Pański nademnem. Because He hath anointed me to preach the gospel to the poor że to namaściu mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. He God hath sent me, on Bóg, w znaczeniu szanieu posłomie, abym ogłosił jeńcom wezwolenie, a to przejrzenie, and the recovering of sight to the blind. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, to set at liberty them that are bruised. Abę You see, God is not sitting on his throne angry with you. If you're raised in a home where it was hard, if you've been raised in a in a city or in a country where it was difficult, you're in good company because that's where my Jesus lived. To możecie, że tak powiem, odnieść się do Jezusa, bo on też to przeżył. And yet Jesus lived sin. A jednak, pomimo tego, Jezus żył bez grzesznego Ponieważ nie robił to, co było w nim, tylko robił wolę Ojca. And friends, I ta sama moc jest dostępna dla was i dla mnie. Czy wierzycie w to? I hope so. Mam nadzieję. Because it's good news. Bo to dobra nowina. Are you broken Czy macie, jesteście złamani? Are you held in your minds or in your Czy może wasze umysły są uwięzione czymś innym? Are you bruised? Czy może jesteście pobici, zranieni? Jesus says, I will heal you. Jezus mówi: Uleczę was. Are you held captive right now? Czy teraz czujecie się uwięzieni? Jesus says, I will you. A Jezus mówi: Dam wam, Wolność da uwolnienie. Odkupię living, was. Jestem żywym dowodem, że Biblia mówi prawdę. I that God Jestem żywym dowodem na to, że Bóg jest wierny i prawdziwy. Jestem żywym dowodem na to, że możecie ufać Bożemu Słowu. Bóg jest żywy i well. Bóg jest a Bóg jest żywy i dobrym. To jest moje świadectwo. God loves me. Bóg mnie kocha. This is my testimony. To jest moje świadectwo. God loves you. Bóg kocha Was. This is my testimony. To jest moje świadectwo. God can change us and make us into the image of his son. Bóg może nas zmienić na obraz swojego syna. This is my testimony. To jest moje świadectwo. God can take you from wherever you are. Bóg może was zabrać z miejsca, w którego obecnie się znajdujecie. Wyciągnąć was z tego brudu i oczyścić. Give you a new heart and a new mind. Dać wam nowe serce, nowy umysł. A wasza przeszłość nie będzie równa teraźniejszości czy przyszłości. Bo Jezus mówi teraz: Ja jestem twoim prezentem. To jest moje świadectwo. God mówi: Ja. I Bóg mówi: Ja jestem Twoją przyszłością. This is my to jest moje świadectwo. God began to do even more for me. Bóg jeszcze zrobił coś więcej dla mnie. He took me on a journey of forgiveness. Wziął mnie na podróż przebaczenia. Powiedział: Nie martw o swoje przeszłości. worry about o to you. Ja się z nią zaopiekuję. Bo przeszłość nie, nie, nie musi mieć wpływu na teraźniejszość czy też przyszłość. I to co już wcześniej wspominałem, Bóg zaczął pracować nad moim umysłem. He began to open up forgiveness for me. Zaczął wprowadzać w moje życie przebaczenie. I ujrzałem zobaczyłem tych, którzy mnie zranili przez Boże oczy. And the moment I forgave I momencie, both of my fathers, i w momencie kiedy przebaczę obu moim ojcom that moment I was set free in my heart. Dopiero wtedy poczułem się wyzwalony. When you don't forgive, bo kiedy nie wybaczacie, it hurts yourself. Sami się bieranicie. It hurts God's heart. Również ranicie Boga. That person Still has power over you that hurt you. I w dalszym ciągu ta osoba, której nie przebaczycie, ma władzę nad wami i was rani. Zacząłem już naukę podjąć jako chrześcijanin. Rozstałem się ze swoją dziewczyną na okres roku. Kiedy poznałem Boga, zacząłem zdobywać doświadczenie. He brought this beautiful young lady back into my life. Fatsa des przywodzi z powrotem tą piękną kobietę do mojego But życia. Now I was a Christian. Ale tym razem byłem już chrześcijaninem. And I was different. I byłem już odmienioną osobą. Praise God, she liked that I was different. Dzięki Bogu ona polubiła mnie jako nową osobą. I was the new and improved Christian. Byłem nowym, doszatonym i ulepszonym osobą. One whose heart had been set free so much that I could now love her properly. Moje serce już było tak wolne od tych problemów bólu, że byłem w stanie ją w pełni pokochać. My Zacząłem jej mówić o swoim Jezusie. I didn't know that was yet. Nie wiedziałem, że to wtedy się nazywa jako Amen. <kluzny> doświadczenia. Tak? Zacząłem Mówić jej o Biblii. Zacząłem jej mówić o książkach Droga do Chrystusa, Życie Jezusa. I ona wtedy uklękła ze mną i oddała swoje życie Jezusowi. Sześć miesięcy później wzięliśmy ślub. Również Potem zaczęliśmy pracować razem dla Boga i również y, uczestniczyliśmy w tych kampach. Dwa lata później pojechałem do, y, na usługiwanie do innego miasta. We had our first child named Tyler. I wtedy narodził nam się syn Tyler. Here with me today. Hi, Dzisiaj jest z nami, właśnie camera. stoi z tu za kamerą, fala, Bogu. He now travels with me and sings, and he doesn't know this, but he's going to start preaching too. E, on jeszcze o tym nie wie, ale za niedługo będzie też miał kazania, ale na chwilę besem śpiewa tylko ze mną. In 1999 we started a new ministry called Shepherd's Call Ministry. W 1999 roku zaczęliśmy e, nowy program e, służb e, poświęcony służbie Jezusom. One year after that, my second child was born, Micah. I potem, znowu rok później, narodziło się moje drugie dziecko. The world. I wtedy Bóg otworzył przede mną perspektywę śpiewania see, i głoszenia węgeli w całym I światu, a victim, jakbym, I Gdybym dokonał wyboru pozostania ofiarą, nigdy bym nie poznał Boga, bo bym odpuścił sobie And I dared to let him into my heart. Ale odważyłem się wpuścić go do mojego życia. Christian, now I can work with you. I teraz jestem chrześcijaninem przez którego on może pracować. If God can do this for me, więc skoro Bóg mógł to zrobić dla he mnie. Can do it for you. To też tym bardziej dla was. brother youngest brother. Jeszcze prawie kończy, mój najmłodszy brat. 8 years ago found the Lord in his prison cell. W celi więziennej znalazł Jezusa. He's been clean and sober for 8 years. Jest od 8 lat nie pije ani nie bierze narkotyków. He is now a Christian and goes back into the prison and witnesses to those in the prisons. <coughs> a teraz wraca do więzienia, ale już nie jako więzień, lecz jako ten, My który mother naucza więźniów. My małżonka również znalazła She Jezusa. He now goes and works with abused women również teraz współpracuje z kobietami które są maltretowane My middle brother Aaron 3 years ago found the Lord in his prison cell. Kolejny brat 3 lata temu też znalazł Boga w więzieniu. Christian today. I teraz też jest chrześcijaninem. And he rides his motorcycle into the cities and teaches inner city children about the dangers of drugs. I teraz jeździ od miasta do miasta na swoim motocyklu i uczy dzieci o niebezpieczeństwie narkotyków. My father in heaven Mój ojciec nie wie. Got a hold of my biological father's heart. Czyli że tak powiem, ma kontrolę nad sercem mojego ojca biologicznego. And after 20 years of silence. I po 20 latach milczenia. After 20 years of deafening silence. Po 20 latach absolutnego milczenia. He called me in the ministry one day. Zawołał mnie. He said hi christian it's dad Zadzwonił do mnie I powiedział, Cześć, to ja, ojciec. and i didn't know what to say because i had reached out over the years after my heart had been changed przez te całe 20 lat, moje serce się and i wanted to forgive him i already forgave him in my heart but i wanted to forgive him face to face Kiedy stał twarzą twarz przede mną. By God's grace, perhaps we could rebuild a relationship. Dzięki Bożej łasce, mogliśmy odbudować nasze relacje. And he said, I powiedział, I'm ready. Jestem gotów. And God began to work on both of our hearts. I Bóg zaczął pracować nad jego i moim sercem. He said, He saw my testimony on the internet somewhere. Mówi, że i mówił, usłyszał to, jak opowiadałem, jak on mnie molestował. I, I z mojego brata młodszego brata. I, I wtedy się załamał i powiedział, czy ja to naprawdę robiłem? And I said, yes, you did. Tak, to robiłeś. I wtedy no, zaczął płakać, no. drogi Boże, nie, I'm nie. So sorry, Przepraszam, had to live with this. że musiałeś przez to przechodzić. And God began that day to heal our relationship. Iftegnya Bóg zaczął leczyć nasze relacje. And now we speak once a week together. I teraz spotykamy się raz w tygodniu. God can fix broken people. Tak więc Bóg jest w stanie naprawić czy też God can take what was bad. Może od zabrać to co było złe. Very bad. Naprawdę złe. And he can use it. I możemy to użyć, aby dotrzeć do tych ludzi, do których on, czy ktoś inny by nie był w stanie dotrzeć. Of and get of our own emotions, gdybyśmy kierowali się tylko własnymi uczuciami, and allow Christ to change us to be more like Him, i gdybyśmy byli bardziej otwarci na to, żeby Jezus pracował z nami, then we can move forward, my Wtedy byśmy szli do przodu, What is holding you back? Więc co cię powstrzymuje? If someone has hurt you, toże ktoś cię zranił. Ask God to help you forgive Więc Jeśli proś Boga o przebaczenie dla tej osoby. If anyone is at, at least a little sorry for what they did, ale jeśli ktoś ma chociaż odrobinę współczucia do tego co that can give birth to a possible relationship. To to może zakiełkować w rozmieniu nowych relacji. But don't be looking for a feeling nie opierajcie się na uczuciach to jest spłuczyć in bo wszystko to, co moja matka mogła powiedzieć to przeprosić mnie za to że And I would think, stworzyła taki dom więc zwykle przepraszam nie uleczy całego bólu który jest w tobie. I wanted to really feel her pain. chciałem naprawdę poczuć jej ból bo koncentrowałem się na uczuciach And it wasn't a feeling I needed. Ale to nie o takie uczucie. It was a savior I needed. Bo tak naprawdę potrzebowałem zbawiciela. It was someone Potrzebowałem kogoś, kto zmieni mój punkt widzenia i moje emocje. Pewnie otworzyłem tutaj puszkę Pandory przed wami, ale to jest to, nad czym musimy popracować. Ale już kończąc, If God can do this for me and my family. Jeśli Bóg mógł zrobić to dla mnie i dla mojej rodziny. Oh be active in his service now. I możemy pracować dla niego i być What can He do with you? To pomyślcie, co może zrobić you na have nas. skills and talents that God Macie talenty i możliwości, które Bóg może użyć. God wants to so forward Bo Bóg może was uleczyć do takiego stopnia, że możecie iść z nową mocą. Never stop hoping. I z pełną nadzieją. Praying i przede wszystkim nigdy nie przestawać modlitew. Never modlitwie. stop claiming the promises of God. I przede wszystkim. Never uh, stop claiming the promises uh, of God. I nigdy nie, że te powiem nie oddalać ci od obietnic Bożych. God promises. Bo Bóg obiecał, that whatever you have gone through, że przez co przeszedłeś, whatever you are going through, lub przez co przechodzisz obecnie, or whatever you will go through, że też będziesz przechodził. God will see you through it. Bóg cię przez to przeprowadzi, even unto the end of time, aż do końca czasu. Don't be a victim, nie bądźcie ofiarami. Be a victor, bądźcie zwycięzcami. Amen, amen. Do you believe God can do this for you this morning? Czy wierzycie, że Bóg może to dla was dokonać? Four of you. Tylko czwórka, będzie tak? who believes that this morning w to? amen amen you see god will give us strength and power to go forward and testify not of our bible knowledge but what he's done in our lives god will take a hold of all the disadvantages you've had in your life Tak więc Bóg jest w stanie usunąć wszystko, co było w waszej przeszłości. And he will turn them into I wykorzystać je, czy też obrócić je na korzyść waszą. Ale dopiero to się stanie dopiero wtedy, gdy poznacie Jezusa w pełni, został ukrzyżowanego. Revelation 12:11. to jest and they overcame him. A oni zwyciężyli go. This refers to the church. To odnosi się do Kościoła. Overcoming the devil. Który pokonuje Szatana. By the blood of the Lamb. Przez krew Baranka. By the word of their testimony. I przez słowo świadectwa. And, and they loved not their lives unto the death. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je odebrać Are you Of the power of God in your life. If, if you're not, if not, then I want to simply suggest that you get on your knees and begin connecting with Him. Allow Him to work in your life. Young people, God wants to work through you. But He can only work through you once you've allowed Him to work in you. Wtedy, gdy wy go wpuścicie do swojego życia, pozwolicie mu na to. to Chcę zbawić tych zagubionych. Says, I'm too young. Ktoś może powiedzieć, jestem zbyt młody. Say it to -old Jesus, Powiedz to dwunastoletniemu Jezusowi, who was busy with his father's business. który był zajęty głoszeniem oh, I'm too old now. O, albo jestem za stary. Say it to Methuselah, that was 969 Powiedz to Methuselowi, który miał 956 lat. There's no excuse. There's only beautiful opportunity. And I want you to encourage embracing your Father in Heaven. Your Father in Heaven. Who has His outstretched arms to you saying, come unto me. All ye that labor in a heavy laden. And I will give you rest. Odpocznienie i ukojenie. From broken to breakthrough. Od upadku aż do zwycięstwa. Do This is my testimony. To jest moje świadectwo dla Was. Niech Bóg Was błogosławi.